Wczoraj podczas patrolowania autostrady A4 funkcjonariusze Straży Granicznej w Legnicy skontrolowali busa, którym podróżowało 9 obywateli Mołdawii w wieku od 28 do 45 lat. Cudzoziemcy ci do Polski przyjechali 5 stycznia przez przejście graniczne w Medyce i zgodnie z obowiązującymi przepisami przebywać powinni przez 10 kolejnych dni na obowiązkowej kwarantannie. To jednak nie wszystko. Jak się okazało, mężczyźni w rzeczywistości jechali do Francji, by właśnie tam podjąć pracę. Tymczasem kontrolującym ich na granicy funkcjonariuszom oświadczyli, że za chlebem jadą i owszem, ale na Dolny Śląsk. Na dowód pokazali wymagane oświadczenia, które w rzeczywistości miały służyć wyłącznie do przekroczenia granicy. Cudzoziemcy zostali zatrzymani i jeszcze tego samego dnia otrzymali decyzję komendanta placówki Straży Granicznej w Legnicy, na podstawie której muszą wyjechać z Polski. Na pamiątkę spotkania cała 9 otrzymała mandaty za nieprzestrzeganie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.